wiadomo, że technologia postępuje, robotyka postępuje, ale to od taniej energii będzie zależała przyszłość Europy i naszej konkurencyjności. Fundacja Czyste Powietrze powstała trochę równolegle do programu Czyste Powietrze, ponieważ zauważyliśmy, że jest duża potrzeba w sektorze niskiej emisji, czyli sektorze, którego największym problemem jest zanieczyszczenie powietrza produkowane z kominów naszych domów. Czyli tak naprawdę to my, mieszkańcy, jesteśmy odpowiedzialni za to, jaka jakość powietrza jest w naszym kraju. I żeby tą tendencję zatrzymać, żeby pomóc mieszkańcom, zwłaszcza ubogim energetycznie, osobom starszym, w wymianie źródła ciepła, w aktywizacji, w edukacji, powstała fundacja, która pomagała w uzyskaniu dofinansowania, ale też edukowała, zrobiliśmy ponad 200 spotkań. Tylko na bazie tych spotkań stwierdziliśmy, że lokalne inicjatywy to za mało. Potrzebujemy dużej konferencji, szczytu klimatycznego tutaj w naszej rodzinnej Warszawie, żeby porozmawiać o tym szeroko, czyli nie tylko sama niska emisja, ale też zanieczyszczenia z transportu, cała przyszłość energetyki, a potem rozszerzając to dalej kwestie społecznej odpowiedzialności, edukowania, budowania świadomości. Zaczerpnęliśmy też wiedzę ekspertów i naszych partnerów w tematach związanych z wodą, ze środowiskiem, z tym tak naprawdę jak gospodarować odpadami, bo to wszystko razem wpływa na jakość powietrza, a tylko działania połączone dadzą nam wspólny efekt. To jest dobre pytanie, ponieważ jako fundacja i jako Together będziemy teraz realizować kampanię społeczną związaną z elektromobilnością. I faktycznie dzisiaj jest tylko 30 tysięcy samochodów elektrycznych, co jest w skali kraju minimalną ilością. Natomiast to, co rzeczywiście tutaj ministerstwo szykuje, to w przeciągu najbliższych 5 lat jest plan, żeby powstało 15 tysięcy stacji ładowania. Dzisiaj jest tych stacji niewiele ponad 2 tysiące. Ale już dzisiaj jesteśmy w stanie przejeżdżać między aglomeracjami miejskimi do innych miast i całą Polskę przejechać. Jest to oczywiście podyktowane pewną wiedzą, gdzie te stacje są i pewnym zaplanowaniem tej podróży, ale jest to już możliwe. Natomiast tak jak tutaj z Agatą realizujemy ten projekt, bo mamy też materiał na YouTubie, staramy się edukować, staramy się testować i wciągać do współpracy ekspertów, widzimy, że w najbliższych latach dzięki większej ilości stacji ładowań będzie to coraz bardziej powszechne. A pytanie, czy zmniejszy się ilość samochodów? Na pewno będzie rosła przez pewien czas ilość samochodów, ale to, co widzimy w miastach już teraz, ulice będą zwężane i będziemy coraz bardziej po prostu przechodzić do komunikacji miejskiej. Metro, czy autobusy, które już są wodorowe lub są elektryczne, czy tramwaje, będą wypierały z centrów miast ruch samochodów. Nie będzie na to innego sposobu, ponieważ walczymy ze smogiem. A żeby walczyć ze smogiem, musimy przesiąść część naszego społeczeństwa do komunikacji miejskiej. I dlatego park and ride, czy inne rozwiązania są mądrymi rozwiązaniami. Myślę, że też będzie wielki boom teraz rowerów elektrycznych, bo to będzie też pewna alternatywa, żeby się przemieszczać w centrach miast. Natomiast o ile wierzymy, że miasta szybko sobie z tym poradzą, będzie to dosyć też dla niektórych uciążliwe, bo trzeba będzie zmienić w ogóle całą filozofię transportu, całą filozofię przyzwyczajenia się i trzeba będzie jakby inaczej do tego podchodzić, ale teraz gra idzie o to, żebyśmy mieli możliwość komunikacji między miastami, żebyśmy mogli z Warszawy do Rzeszowa czy do Szczecina spokojnie pojechać bez stresu, że musimy jechać 80 na godzinę. Często widzimy na autostradach, że samochody właśnie, te wspaniałe Tesle jadą 80 na godzinę, pewnie dlatego, że rzeczywiście jest ten stres, czy dojadę, czy nie. Stacji ładowania jest dzisiaj 2000, one powstają w skali nawet kilkuset stacji miesięcznie. I jesteśmy wielkimi optymistami, staramy się w naszym polskim multimedialnym raporcie klimatycznym rozszerzać ten temat, edukować, bo nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, żebyśmy nie mieli smogu w miastach, nie ma innego wyjścia, żebyśmy też przestawiali tą naszą gospodarkę właśnie na system ekologiczny. Unia Europejska idzie w tę stronę, więc my siłą rzeczy też musimy tą drogą podążać. Nie tylko jeśli chodzi o ekonomię, nie tylko jeśli chodzi o legislację, ale przede wszystkim dla mieszkańców i dla naszego czystego powietrza.
Mamy program Czyste Powietrze, czyli program skierowany do tego, żeby termomodernizować nasze domy. W ramach niego możemy wymienić źródło ciepła lub docieplić budynek, wymienić stolarkę okienną i drzwiową. To jest jeden program, ale jest też Mój Prąd, który dofinansowuje panele fotowoltaiczne i to jest bardzo dobry program, ponieważ on tak naprawdę uzupełnia program Czyste Powietrze, ale też Mój Elektryk, czyli dofinansowanie do zakupu aut elektrycznych, bo panele fotowoltaiczne dostarczają nam prąd ze słońca, więc w ten sposób możemy z jednej strony w cudzysłowie nakarmić nasze auto, a z drugiej strony zadbać, żeby ta energia, która zostaje w domu, była zielona. To tylko dopowiem dwie rzeczy. Z jednej strony mamy 600 tysięcy instalacji na domach jednorodzinnych. To jest wielki Polaków sukces, jeśli chodzi o te instalacje. Daje to pewną też niezależność mieszkańcom, bo mogą te samochody w przyszłości elektryczne ładować swoją fotowoltaiką. Natomiast to, co Agata przed chwilą powiedziała, jest program Mój Elektryk, który być może przy cenach obecnych samochodów jeszcze nie wszystkich przekonuje, ale są też inne atrybuty, jak w wielu przestrzeniach miejskich możliwość parkowania bezkosztowo, czy jazda bus pasami, ale i rosnące ceny paliw. I w perspektywie własnego domu z fotowoltaiką jest to bardzo, bardzo atrakcyjna konkurencja. Ale jeszcze jedną rzeczą, co zostało to ostatnio wprowadzone przez ministerstwo, jest udostępnienie tego dla leasingodawców i dla przedsiębiorców. Więc te fundusze mogą brać przedsiębiorcy, a większość samochodów elektrycznych kupują jednak przedsiębiorcy i oni, jak to przeważnie, biorą na siebie trud tej zmiany, postępu. Czasami, bo jest to ekologiczne, czasami, bo mają też świadomość, czasami, bo tak jak tutaj jesteśmy na kongresie ESG Polska Moc Biznesu, mówimy też o raportowaniu nie tylko finansowym, ale właśnie raportowaniu niefinansowym, gdzie też trzeba to wykazać. Robi się dużo, coraz więcej powstaje, nie tylko programów, ale inicjatyw w przestrzeni publicznej, debaty. Co chwilę pojawiają się nowe kampanie i nowe aktywizacje. Też każda firma teraz stara się być ekologiczna. Na ile jest to skuteczne, to już zupełnie inna kwestia. Ale ta moda na ekologię trwa i mam wrażenie, że coraz bardziej staje się świadoma. Ale zrobiliśmy test wiedzy o ekologii na łamach Wirtualnej Polski i te wyniki pokazały nam, że jednak sama moda na ekologię to za mało, bo posiadanie wiedzy niekoniecznie jest tożsame z wprowadzaniem tego w życie i parę takich ciekawostek wyszło nam w ankiecie. No, dziękuję za to, że mogę przedstawić właśnie wyniki tej ankiety. Wyszło nam, że w segregacji śmieci młode pokolenie się gubi, jeśli chodzi o znaczenie. I to jest jakby ten touchpoint, który złapaliśmy przy quizie o wiedzy właśnie z WP Naturalnie. I tutaj poprzez raport, poprzez edukację musimy szerzej to przedstawiać. Wyszło, że na przykład samochody wodorowe są cieplej oceniane lub bardziej są ciekawym tematem dla Polaków niż samochody elektryczne. Bo Polacy boją się, że samochody elektryczne przy pierwszym uderzeniu przestaną działać. Więc są takie fakty i mity, z którymi właśnie musimy je wyjaśniać. I cieszymy się, że 100 tysięcy osób wzięło udział w tej ankiecie, natomiast poprawnych odpowiedzi było przeważnie 60% w pierwszym slocie, 55% w drugim slocie i 58% w trzecim, co pokazuje, że mamy jeszcze gigantyczną pracę, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o uświadamianie i docieranie też z prostymi formami do tych informacji. Podsumowując tak delikatnie ten obszar, fotowoltaika jest dużym sukcesem, elektromobilność jest wielką nadzieją, ale w tematyce kaucyjności i w tematyce śmieci myślę, że mamy gigantyczną pracę przed sobą do zrealizowania. Młodzi ludzie nie są może o tyle mniej wyedukowani. Oni znają wszystkie zasady, wiedzą, że śmieci trzeba segregować, że powinniśmy oszczędzać wodę, tylko jest to po prostu bardzo pobieżna wiedza. Czyli z jednej strony znają trend, że nie produkujmy, oszczędzajmy czy wymieniajmy, z drugiej strony są najbardziej takim konsumpcyjnym pokoleniem, które z drugiej strony bardzo chce wszystkiego na już, na raz. I z tymi właśnie samymi odpadami, to co nam wyszło w ankiecie, to pokazuje, że z jednej strony chęć do tego, deklaracje, będę segregował czy segreguję śmieci, jest ok i młode pokolenie mówi, że będę to robić, ale z drugiej strony, mówię jasno, nie bardzo rozumiemy te zasady, w jaki sposób, co do którego pojemnika powinno się trafić, więc tu jest ta przestrzeń dla nas, dla pozostałych fundacji, dla nauki, dla biznesu, żeby mądrze edukować i sprawić, żeby ta edukacja przeszła na po prostu praktyczne działania w prawdziwym życiu.
Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia. Uważam, że Polska ma szansę na wielki rozkwit ekonomiczny. Mamy sytuację korzystną ze względu na naszych wschodnich sąsiadów. Mamy mnóstwo Ukraińców, ponad 2 miliony Ukraińców. Jest fatalna sytuacja na Białorusi, ale no, ci przedsiębiorcy czy Białorusini przyjeżdżają do nas. I zaryzykowałbym dwa stwierdzenia. Pierwsze jest takie, że przede wszystkim potrzebujemy o wiele większej edukacji zawodowej. Bo naprawdę tych naszych magistrów, doktorów, cieszymy się, że oni są i oni muszą, tak jak, nie wiem, NCBIR czy CZMAT, rozwijać w stronę rozwoju, w stronę technologii, ale Polska potrzebuje wiele większej ilości pracowników, którzy są dostosowani czy wykształceni zawodowo. Przez lata było to zaniedbane i myślę, że teraz jest to do nadrobienia, żebyśmy edukowali zawodowo. I to nie musi być magister związany z ekologią, to może być inżynier, to może być osoba, która, nie wiem, jest technikiem, ale można mieć wspaniały zawód po 2 czy 3 latach, czy nawet po pół roku szkolenia. A ekologia potrzebuje ludzi techniki. Dokładnie, tutaj jest tyle segmentów, jeśli chodzi o tematy, które są zagrożeniami, tak jak baterie. I pytanie, jak dalej będziemy postępowali z recyklingiem baterii, że przestrzeni technicznych do każdej z dziedzin, czy fotowoltaika, która jest pewnym eksperymentem, bo jesteśmy dumni, że mamy tyle instalacji fotowoltaicznych, ale dalej będziemy musieli też rozwiązywać kolejne problemy, co dalej z tą fotowoltaiką. Kolejne rzeczy są kwestia przepływu prądu. Energetyka i w Polsce, i w Europie zdecyduje, czy Europa będzie konkurencyjna z Chinami i z Azją, czy nie. Bo wiadomo, że technologia postępuje, robotyka postępuje, ale to od taniej energii będzie zależała przyszłość Europy i naszej konkurencyjności. Więc odpowiadając trochę na okrętkę na pani pytanie, na pewno w tematach ekologicznych, nie nazywałbym tego stricte ekologicznymi, ale techniczne studia czy zawody, które będą pozwalały realizować się w tych poszczególnych dziedzinach, czyli energetyka, czyli kwestia związana z śmieciami, kwestia związana z przestrzeniami przepływu energii, no to jest na pewno przyszłość. Ale z drugiej strony potrzebujemy mądrych kadr menedżerskich, które będą, tak jak dzisiaj spotykamy się na kongresie ESG, Polska Moc Biznesu, będą te wskaźniki, ale realne wskaźniki wpływu na społeczeństwo, na gospodarkę i na środowisko monitorować i wdrażać tak, żeby nie były wydmuszkową flagą danej firmy, tylko rzeczywiście realnym działaniem biznesu na rzecz tych trzech podmiotów.